Kochana, nie rozumiem tej części. A, udało ci się? Tak, tak, ale próbowałaś już z pianiem? A jeszcze nie, nie zdążyłam. Violetta, wybacz. Tak, to pa. Miałaś problemy z Diego? A ty z Larą? Dobra, już dobra, dobra. No wchodzimy do środka. Szybko, szybko, szybko. Chodźcie, Maro, chodźcie, chodźcie. Ty nie musisz ich tak stresować. Nie krzycz. Spoko, wybacz. Spokojnie, spokojnie. Chodźcie. Chodzić do środka, wchodzić! Zaczynamy lekcję. Wchodzić, nie marnujcie czasu. Zostało mało czasu. Tak mało czasu. Dobrze, dobrze, dobrze. Uspokój się. Dobra, słuchajcie. Plan jest taki, że pokażemy na żywo transmisję z występu każdej pary. Jak już wszyscy zatańczycie układ, to rozpoczniemy głosowanie i publiczność będzie wybierać bez wychodzenia z domu zwycięzców naszego konkursu. Innymi słowy, jeszcze dzisiaj uda nam się poznać tych szczęśliwców. Chcę wam wszystkim pogratulować pracy, którą włożyliście w przygotowanie choreografii, jak również całość grupowej współpracy. Nie należy tyle gratulować, bo tak naprawdę to, co wyrabiacie na moich lekcjach, to jakiś koszmar. To przypomina jesienny karnawałowy taniec pijanej myszy. Ale to nieważne. To tylko zbieg okoliczności. Przy tej okazji musicie się trochę bardziej wyśpić, tak? Co ty myślisz, Maroty? Tak, tak. Dobrze, ja naprawdę życzę wam wszystkim dużo szczęścia i powodzenia. Mnóstwo. Dawno, dawno temu pewna kucharka, czyli ja, wpadła na pomysł upieczenia najlepszego ciasta w swoim życiu. Co więc zrobiła? Wsypała do dużego naczynia same najlepsze składniki z najlepszego przepisu na świecie. Mąkę, jajka, miód. Następnie wyrobiła ciasto z wielką siłą i wielką miłością. Po pewnym czasie wyjęła ciasto z piekarnika, położyła je na stole i postanowiła je udekorować najpiękniej, jak umiała. Posmarowała je mnóstwem bitej śmietany. I w tym właśnie momencie oczekuje tylko jednego, że nikt, ale to nikt, nie ukradnie tego ciasta. Czy mówię jasno? Zrozumiale? Trochę przestrzeni osobistej, bardzo proszę. O, nie, nie, proszę mi tu nic nie mówić o przestrzeni. Czy jasno się wyraziłam? Przepraszam, tak, Ingrid, czekam na panią w salonie. Coś się stało? Nie, Ingrid i ja tak sobie zwyczajnie tu plotkowałyśmy, tak? Opowiadałam jej właśnie, jaka ze mnie doskonała kucharka, tak, Ingrid? Pójdę za panią. Uważajcie, jeszcze przyjdzie czas na wisienkę, na torcie. Ach!